Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i przed nami już prawdopodobnie ostatni odcinek z Gwiezdnych Wojen. Jeśli wam się seria podobała, zostawiajcie masę łapek w górę pod tym odcinkiem. No a ja jestem na Zefo, bo to już była ostatnia planeta, na której zdobyłem 100%. Zresztą słuchajcie, ja wam to wszystko pokażę. I tutaj dla potwierdzenia pokażę wam Zefo 100%. No a słuchajcie, te poprzednie planety jak Kaszyk dla przykładu, Ilum, Bogano, no i Datomira, to już wam pokazywałem wcześniej, tak? Więc słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego jak wybrać się do tego miejsca. Tak więc naciskamy X-a i lecimy tam. Mary, czy twoje tatuaże coś znaczą? Robią je nasze matki. Symbolizują więź ze zgromadzeniem. Czy Jedi mają takie rytuały? Tak. Konstruowanie mieczy świetlnych zbliża nas do siebie samych. Do mocy i do innych. To bardzo dziwne, że tworzenie zabójczej broni łączy zakon rozjemców. Miałam podobne przemyślenia. Gliz, jak się patrzy na nas, jakby wątpił, czy faktycznie chcemy tam lecieć. Siadaj młody, pora na lądowanie. Jest forteca. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba. Rytuał? Ona się zna na tych sprawach. Co? Hola, hola, zaczekajcie. Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. A, ręka to pół biedy. Ma 4. Gorzej, gdyby coś innego było potrzebne. Użyczcie mi siły. Siostry, matko, użyczcie mi siły. Cokolwiek robi, to działa. Mamy jakieś szanse? Stawiam na ciebie, młody. Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwię czujniki, żeby modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz holokron. Nie lepiej trzymać się razem? Czuję przyciąganie. Stawką jest życie każdego dziecka z tej listy. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz, nie martw się o mnie, tylko weź go i uciekaj. Zbliżamy się do fortecy. Już czas. Lekki stresik, jak widzicie, jest u mnie tak samo. Nie wiem, czego kompletnie się spodziewać. Jak widzicie, przeatakujemy ich ze strony, której się chyba nie spodziewają zupełnie. W ogóle jakie fajne krzaczki tutaj rosną. Idealnie w takim miejscu, aby nam oświetlić drogę. Chociaż jak widzicie,
My też i sami sobie tą drogę oświetlamy. Raczej Bidi nam w tym pomaga. Nie ukrywam, miejsce przepiękne, ale jednocześnie też przerażające. Miejmy nadzieję, że w ogóle dobrze płynę. Dobra, słuchajcie, pora wkroczyć do akcji, nie ma tutaj się zatrzymywać, jak najszybciej ich wszystkich eliminować. To już jest ostatnia próba. Kal, jesteś tam? Tak, dobrze cię słyszeć, Sir. Zlokalizowałam Holokron, przesyłam ci współrzędne. Rozumiem, wyruszamy. O kurde, widzieliście tą drogę? Strasznie długa będzie to przeprawa, no ale cóż zrobić? Skoro innego wyjścia nie ma. Poradzisz sobie z tym, Billy? Już widzę, że dosyć spora ilość przeciwników na nas czeka. Ale fajnie by było sobie osłabić tego droida i go zhakować. Dobra, hakujemy. Niech on się z nimi troszeczkę pobawi. Aj, kurde. Już idę. Nie do końca mi mój pomysł wyszedł, ale zobaczcie. Mimo wszystko troszkę zajęci są. Strzelać do niego! Też nie wszyscy jak widzicie tutaj podeszli. Reszta stanęła tutaj jak widzicie, no dobra. Dawać mi ich, pojedynczo. Żeby któryś czasami nie oberwał tutaj. Za dwóch. Nie mogę kinać wszyscy, prawda? Nie ominiesz tego posterunku! Kurczę, na Zefo troszeczkę potrenowałem, aby ten ostatni odcinek i te walki no, wyglądały w miarę tutaj zadowalająco. Szybki jesteś! Atakować wroga! Oj, tu jakiś kolega próbuje się ukryć, ale chyba za wysoki jest. Zdecydowanie mu tutaj co nieco wystawało. W oddziale. Pilnować go! Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia... Ale to powiem wam, pięknie idzie. Aż mi się podoba. Przejmuję prowadzenie pościgu. Nie dasz rady nam wszystkim. Zrobić go wreszcie! Pokonamy cię! A, jeszcze mamy tego. Kurde, do tej pory, jak była możliwość, tego spychałem w przepaść. Tak łatwo nie zjeść. A tutaj niestety... Nie rozczaruj mnie! Trzeba w końcu z nim stoczyć pojedynek. Teraz, Billy. Jeszcze nie, Jedi. Dobra, pokonany, pięknie. Inkwizycję. Torturowali tu Sir. Tu Trilla przeszła na ciemną stronę. Rozwalmy to, Obi-Wan. Dorwijmy go! Intrus, zamknąć grocie! Spanikowali chyba. Na sam początek tego... Teraz tego mniejszego... A droida sobie zostawimy na sam koniec. Z nim najprzyjemniej się walczy, kiedy nie ma rywali, którzy nam przeszkadzają. Ruch. Manto spuszczone. Aj, kurde, niepotrzebnie, wiecie co, mogłem go zniszczyć w sumie, bo skoro my go możemy zhakować, wolę nie ryzykować, że ktoś go odhakuje. Dobra. Oczyściłem okolice, ale Imperium mnie tu zamknęło. Jakieś pomysły? Kal,
poszukaj sterowni. Mam pewien plan. Chyba w jakiejś jestem. Trzeba prądu. Niezły widok. Okej, czyli na to wychodzi, że jesteśmy teraz w sterowni. O, dobra. Wcześniej nie wiem, czy widzieliście, ale ten przeciwnik nam to odłączył, więc trzeba to... Aj, dobra. Chyba w inny sposób troszeczkę. Musimy sobie to przesunąć, bo niestety kabel, jak widzieliście, ma swoje ograniczenia. Proszę bardzo. O to chodziło. Wow, ale rozdupczyło. No, coś się zadziało. Zobaczmy co. Mam nadzieję, tylko sobie drogi troszeczkę nie utrudniliśmy tutaj. Unieruchomiłam zewnętrzne pole siłowe fortecy. Zalej bazę i płyń do głównej warowni. To się nazywa plan. Spotkamy się w środku. Powodzenia. Przyjąłem. Chodźmy, Bidi. Ta sekcja wygląda marnie. Aj, kurde. Czekajcie, jak my mamy tutaj to przejść, skoro jest ogień? Mieliśmy zalać tą całą okolicę. Czekajcie, no wejdźmy jeszcze raz. A, patrzcie to. W ten sposób, dobra. Trzymaj się. Wszystko jasne. Nie dość, że pozbyliśmy się ognia, to jeszcze też możemy się szybciej dostać do punktu docelowego, bo mamy maskę. Potrafimy dosyć sprawnie nurkować, a przeciwnicy już tyle szczęścia nie będą mieli. Dosyć, powiem wam, cwane. No chociaż niejako, że jest to odcinek już finałowy, ja jestem naprawdę dosyć solidnie przygotowany. Niczego się tutaj nie wystraszę, żadnego rywala. Będziemy walczyli ile tylko potrafimy, ile będziemy mieli sił. Oj, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś tu nam Bidi znalazł. Zatopiona sekcja. No to zdecydowanie nasza robota. Ale zobaczcie, ilu rywali, nie? Nam tutaj odeszło. Wow, jak lewitowaliśmy przez moment. Myślałem, że jakaś nowa moc. No i jak widzicie, na chwilę obecną wszystko tutaj mamy zbadane. Skrzyni na pewno nie będzie, bo już mam wszystkie malowania dla modliszki, wszystkie swoje stroje, malowania dla Bidiego. Czekajcie, rozwalimy go tylko. Więc skrzyni raczej nie będzie, tylko trzeba uważać, co nam tutaj chce skanować Bidi. Zapiszmy sobie gierkę. W ogóle nie mówiłem wam tego, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mam 10 stymów. To jest chyba już maksymalna. Zbliżam się. Ilość. Bo mówi, jedyne co jeszcze nam się tutaj może udać odkryć, to w tym miejscu tylko. Cała reszta już przebadana, sprawdzona, wzdłuż i wszerz. Trafić go wreszcie! Dobra, pokonani, super. Co my tu mamy? Przypomina mi dojo ze świątyni Jedi. Ale jest inne, jakby złe. A co my tu możemy zrobić? Tam widziałem Bidi gdzieś już leciał, ale zaciekawiło mnie to. Dobra. O, czekajcie, bo Bidi gdzieś chce lecieć. A, dobra. Czyli Bidi chciał od razu tutaj nam otworzyć przejście. Wiecie co? Użyjmy sobie, no właśnie, na takich panów. Oj, czekajcie, bo tutaj Bidi ciągle coś chce skanować, ciągle mi złazi. Co znalazłeś? Mordercza sala treningowa Inkwizycji.
No dobra, oj, proszę bardzo, kolejni nadchodzą, ale wiecie co? Ja sobie bym tutaj z chęcią się z nimi pobawił i troszeczkę potrolował. Wow, wszyscy padli jednocześnie, nie mam pytań. Czekajcie, wykończymy sobie jeszcze tylko tego. Dobra, powaleni wszyscy. Bo nie wiem. O fuck! Nie wiedziałem przez moment, co mam za plecami. Jedynie słyszałem, ale. Dobra. Robi uniki. Jest ich naprawdę sporo. Nie odpuszczam. Kostyk! Już po nim. Otworzyć ogień! Aj, kurde. Ten Jedi jest niebezpieczny. Ale panowie chyba już zestresowani na końcu byli. Wszystkich ich kumpli porobiłem. Okej. Troszkę nam się arena, jak widzicie, zmieniła. A czekajcie, najpierw sobie droida tutaj wyrzucimy. To mi się nigdy nie znudzi. Za wcześnie. Jakie to uczucie? Krwawić. Tak, Jedi, jedno. Dobra. Rozwalony. Bidi, mógłbyś pomóc? Niezła robota. Ktoś nas chyba obserwuje z góry i widział, że nieco oszukiwaliśmy. Ten smarkacz się nas boi. Aj, nie udało mi się do końca, ale te pociski możemy zarówno odpychać, jak i przyciągać. Ale mnie powstrzymał, kurde no. Pójdźcie tylko jak krwawi. Dobra, jeszcze raz. Pięknie, porobieni. My te pociski możemy sobie odpychać, ale też możemy nimi sterować. Ale skoro nie ma już więcej rywali, to zobaczymy to w inny sposób. Dobra, zapiszmy sobie gierkę. No sporo rywali było, ale powiem wam, że przy takiej ilości stymów, jakie mam, czuję się zdecydowanie spokojniejszy podczas tych walk. Bardziej się bawię z nimi. Dobra, spadamy. Chodźcie tu. Strzelam do wroga. Potrzebujemy jakiegoś spokojnego miejsca. Ja pierdziele, z każdej strony raz nawalają. O fuck, jeszcze ten. Dobra. Trzeba tutaj troszeczkę ukrócić te ich ataki. Dobra, jeszcze kilku na górze jest. W takiej ilości to na spokojnie można się pobawić z nimi. Dobra, już dlatego mam pomysł. Nie przetrwasz. Wiesz co, powiem ci, że mamy taką lokację, że aż kusi mnie, żeby dalej, tutaj zepchnąć. Ale pięknie jeszcze fikołka do tyłu zrobił. Aj, to jeszcze ktoś jest, czekajcie. Co? Ja sobie przejdę tędy. Muszę zobaczyć, ilu ich zostało jeszcze. Rozpalić go! Nie byli w stanie cię pokonać! Ja jestem! Ha! Dzięki! Kal, jestem blisko ciebie, ale utknęłam za grodziami. Widzisz tam jakąś konsolę? No, coś tam widzę jest na górze. Czekaj, sprawdzę. Mam ją. Pierdziel, ona jest mocniejsza ode mnie. I to znacznie. To było niezwykłe. Wszystko dobrze? O mnie się nie martw, mamy coś do zrobienia. Chociaż przyjemnie się rozwala to miejsce. Trzymali nas w tym więzieniu. Chciałabym, żeby dało się jeszcze kogoś ocalić. Przykro mi, że musieliśmy tu wrócić.
Mnie też. Ale nie mieliśmy innego wyboru, prawda? Rozumiem. Ruszajmy. Tak. Miejmy to już ze sobą. Widziałaś Trille? Nie. Jeszcze nie. Przechowują nasz holokron w sali przesłuchań. To najbezpieczniejsze miejsce w całej fortecy. Otwieram drogę do holokronu. Idź po holokron. Odciągnę posiłki i dołączę, jak tylko będę mogła. Dobra. Tylko teraz pytanie, którędy? Okej. Tutaj. Oj. Mały coś wykrył? Tak? Pokaż. Wiecie co? Ja bym tutaj się jeszcze przeszedł tak na wszelki wypadek po tej okolicy i zobaczył, czy czasami czegoś tutaj nie pominęliśmy. Tak latałem tutaj i uciekałem przed nimi, że mogłem coś przegapić, ale chyba wszystkie te... Jest pusto. No właśnie, miejsca są puste. Chyba turbowinda. Nasz bilet powrotny. Powiem wam, że jak pierwszy raz zobaczyłem tą mapkę na samym początku tego odcinka, to myślałem, że ta droga będzie znacznie dłuższa. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Dobra. Zbliżamy się. Hej, BD-1. Dzięki, że jesteś. Czegoś takiego nie widziałem. Systemy bezpieczeństwa. Złożone, nawet jak na Imperium. BD ciągle coś tutaj wykrywa nam nowego. Ciekawski jest. Złamali ich. Sala przesłuchań. Deli na ciemną stronę. Dobra, zapiszmy gierkę. Czaruj BD. BD Magic. No i dotarliśmy, chociaż nie podoba mi się, że tutaj jesteśmy sami. To nie wróży nic dobrego. No właśnie. Takich sytuacji w wielu grach już doświadczyliśmy. Ale miejmy nadzieję, że to spotkanie z Trillą będzie już ostatnie. Mieliśmy okazję z nią walczyć już dwa razy. Kręcaj się z bólu. Były to, przyznam, dosyć stresujące dla mnie pojedynki, ale teraz z perspektywy czasu cieszę się, że... Nie wygrasz! ...się one odbyły, bo wiem, czego po niej się można spodziewać. Nie do końca się jej tak boję, a szczególnie mając świadomość, że mam 10 stymów. A zobaczcie, ile już jej tutaj paska zdrowia odebrałem. Aj. Jednak nie wiem jeszcze o niej wszystkiego, ma nowe ataki jakieś. Jeszcze raz. Aj, kurde, przyblokowała. Nie uciekaj! Trilla, widziałem, przez co przeszłaś. Doświadczyłaś wielkiego cierpienia. Nie jest za późno na zmianę. Zmianę?
Ból sprawił, że jestem silniejsza. Wiedziałam, że po to wrócisz. Nie podziękujesz? Za nic nie wydostaniesz się stąd żywy! Oj, zbugował nam się przed momentem miecz świetlny, ale mam nadzieję, że jest cały czas sprawny. Słono za to zapłaci. Aj, czekajcie. Nie lubię takich sytuacji. Ona też zauważyłem, nie za bardzo lubi, kiedy my jej tak odskakujemy, a to jest mój ulubiony styl walki, który jest na wykończeniu. Czekajcie, teraz na spokojnie. Rzuć mi z tym, Billy. Już ma resztki zdrowia. Pobawmy się z nią. Ona nie lubi tego mojego odskakiwania, totalnie sobie nie radzi z tym. Teraz jest nasza. Pięknie, udało się. Ach, mamy to. No i co, koleżanko, mówiłaś coś do mnie wcześniej? Mam holokron. Muszę to zrobić. Jest twoja. Pogadajcie sobie. To koniec, Trilla. Nic się nigdy nie kończy. Ta walka dobiegła końca. Znam ciemność, która cię zżera od środka. Codziennie podejmujemy decyzję, czy ją nakarmić, czy zwalczyć. Jest za późno, Sir! Nie. Nie jest. Wiem, że przez moje decyzje pozbawiłam cię możliwości wyboru. Zawiodłam cię, Trilla. Zawiodłam. Tak bardzo mi przykro. Szczerze cię nienawidziłam. Czyżby przeszła na naszą stronę i się nawróciła? Do nas idzie. Czy to... Tak, nie wierzę. Kogo my tu mamy? Nie wygląda to najlepiej. No zdecydowanie nie wygląda to najlepiej. Zawiodłaś mnie, Inkwizytorko! Pomścij nas! Ja pierdzielę, nie żyję! Co? Roztropniej byłoby się poddać! W 5 sekund zabił 2 osoby? Tak. Pewnie tak. O ty skubańcu! Ukoś się. Pierdziele, czy ja go w ogóle będę w stanie pokonać? Biegnijmy! Ja pierdziele, spadamy stąd! Uwaga! Kurde, coś się nam lekko tutaj zawiesiło, ale spadamy już! Wiem wam, że raczej nie mam szans w pojedynku z nim. Ale jest mi tak gorąco. Ciary to mam cały czas. Zobaczmy się stąd. O fuck, jest tutaj. To dalej. Speedy, uważaj. Patrzę tutaj już na każdą możliwą stronę. Jest i on, patrzcie, mamy jakieś informacje.
ucieczka jedyną szansą na przetrwanie. Dobrze zrobiliśmy, bo jakbym walczył z nim dłużej, to by się to źle skończyło dla nas. Chyba go zgubiliśmy. Ale co, pozostawią nam... Dam radę. Sir, nie zawiodę się. Takie otwarte zakończenie. Wydaje mi się, że jakiś pojedynek z nim byłby wskazany. Słyszysz mnie? Nie odpowiadają. Odpowiedzą. Jestem tego pewna. Gris, jestem. Zmierzam na powierzchnię. Bądź gotów. Mam holokron, ale... Sir... Nie przeżyła, Gris. Sir? Uciekaj stamtąd, Kal. Nie zatrzymuj się. Przykro mi. Ja pierdzielę! Jeszcze ta muzyka w tle. Ja pierdzielę! Bidi, porobię go! Bidi chciał go zhakować! Co? Oddaj holokron! Nigdy ci go nie dam! To się okaże. Ale jest przerażający, co nie? Przeżyła to! Nie pozwolę ci zabrać tych dzieci! Nienawiść. Byłaby z ciebie wspaniała, inkwizytorka. Nie złamiesz jej! Nie, nie! Nie, no nie po tym, co przeżyliśmy wspólnie. Nie daj mu się. Czuję, jak się w niej kłębi. Sir! Sir! Hej! Posłuchaj! Wciąż masz wybór. Dokładnie. Jak porobił. Ta woda mu tutaj zajmie chwilę. Mam nadzieję, że na tyle, aż uda nam się tutaj wypłynąć z tego miejsca. Ale co dalej? Przecież to jeszcze nie może być koniec. Młody. Kal. Kal! Sir. W porządku. W porządku. Ty też. Udało ci się. Udało. Udało. No, uważaj trochę. A, gdzie są? No, tam są. Ej, no chwila, poczekaj! A, przeżyła, super! W wodzie to byłaś ty, prawda? Cieszę się, że żyjesz. Nie odstępuję cię na krok. Dzięki. Co teraz? Cóż, kapitanie, to by było na tyle. Wypełniłeś swój kontrakt. Dziękuję. Tak sobie pomyślałem, jeśli nie masz nic przeciwko, to może bym tu został. Zabrał cię gdzie chcesz. Poza tym młody widzi we mnie autorytet. A co z tym? Użyjemy tego. Do odbudowy zakonu Jedi.
kolejne pokolenie Jedi. Imperium będzie ich ścigać. Dokładnie tak samo jak nas. Życie każdego dziecka z tej listy odmieni się na zawsze. Nie dzięki nam. To moc powinna zadecydować o ich losie. Dokąd teraz? Czyli na to wychodzi, że to już koniec naszej wspaniałej przygody. Bawiłem się przy tej grze naprawdę niesamowicie. Zresztą kto oglądał wszystkie odcinki, ten wie, że tak raz odcinka na odcinek coraz wyżej stawiała poprzeczkę. Było to takie połączenie kilku dobrych gier w jedno i wyszło to rewelacyjnie. Ja nie spodziewałem się, powiem wam szczerze, zaczynając serię z tej gry, że będę tak dobrze przy tym tytule się bawił. Zresztą widziałem po waszych komentarzach, że wam też ta gra się niesamowicie podobała, ma wysokie oceny. Jedyne, co mi się w tym tytule nie podobało, o czym już też wspominałem wam wiele razy, to odradzanie się przeciwników po medytacji. Rozumiem odradzanie się przeciwników w naszej okolicy, ale oni potrafili się na wszystkich planetach odrodzić ponownie, co troszeczkę moim zdaniem zabijało imersję podczas grania. No ale to taka pierdółka, tak? Na dobrą sprawę cała reszta bardzo, bardzo mi się podobała. Ja też chciałbym wrócić do zakończenia. Niestety Trilla nie żyje, wszystko na to wskazuje. Chociaż już było bardzo blisko, aby przeszła na naszą stronę. Niestety w starciu, wiecie z kim, nie miała najmniejszych szans, tak samo w sumie jak i my. Nasza ucieczka to tylko i wyłącznie zasługa sprytu, ale gdybyśmy mieli z nim walczyć, to na pewno byłoby ciężko. Ale jednocześnie to zakończenie pokazuje, że na pewno będą kolejne części, które ja z chęcią oczywiście ogram. Jeśli będzie możliwość, pokażę wam też na kanale. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tej grze, jak wam się podobała, jakie widzicie jej mocne strony i słabe. A ja jeszcze sobie sprawdzę, czy będziemy mieli coś po napisach. Przywrócono do stanu gry przed fortecą, której nie można przejść ponownie. Eksploruj inne miejsca. Aha, tylko teraz pytanie, czy ja by na pewno wszystko przeskanowałem i wszystko znalazłem na fortecy? Bogano jest, Illumi jest, Kaszyk jest. No wszystko, co mogłem, zrobiłem. Ale dajcie mi momencik, bo jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Aha, czyli w bazie danych, jak widzicie, też wszystko mamy odblokowane. Myślałem, że jedną rzecz przegapiłem, ale nie. Wszystko jest tutaj, jak widzicie, nawet w bazie danych uzupełnione. Tak więc mamy takie prawdziwe 100%, co mnie bardzo cieszy. W ogóle pokażę wam jeszcze, wiecie co? Wszystkie stroje, które sobie odblokowałem. Tak na sam koniec pokażę wam tutaj, jakie możliwości były. Nie wszystkie miałem ubrane, bo zobaczcie zresztą, ile ich jest. Też jakąś część odblokowałem poza odcinkami, tak więc tak na szybko wam pokażę, co my tutaj ciekawego jeszcze mamy. W ogóle też zwróćcie uwagę, w prawy górny róg mamy 7 punktów do wykorzystania, mimo że nie ma już ich nawet gdzie użyć, bo wszystko jeśli chodzi o drzewko jest już odblokowane. No i tutaj jeszcze Vidi też ma różne malowania. No była to na tyle naprawdę dla mnie fajna przygoda, że aż chciało się na te miejsca powracać, gdzieś tam buszować. Niewiele też poradników, powiem wam, nawet używałem, żeby to wszystko znaleźć. Dosyć było to łatwe w odnalezieniu, przede wszystkim dzięki Bidiemu i dosyć intuicyjne. Tak to się tutaj prezentuje.
Tak więc słuchajcie, to by było tyle. Mam nadzieję, że seria w moim wykonaniu wam się podobała na tyle, żeby zostawić łapkę w górę. Będę wam za nie bardzo wdzięczny. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na inne serie z innych gier. No i pożegnać się z wami. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.